Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. Tomasz Terlikowski, witam w kolejnej z cyklu audycji Rewolucja z ducha. Dziś naszym gościem jest dr Paweł Skibiński, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista od historii najnowszej, a także dyrektor projektu Muzeum Jana Pawła II przy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Witam serdecznie, panie dyrektorze. Witam serdecznie. Doświadczenie Solidarności zostało przez Jana Pawła II zuniwersalizowane, tak można powiedzieć. Czyli to, co wydarzyło się w Polsce w sierpniu, ale nie tylko w sierpniu 80 roku, a także w 81 roku, papież, można powiedzieć, przerzucił, przetransponował na język katolickiej nauki społecznej. Co w tym uniwersalnym przesłaniu jest najważniejsze? Papież mówił o cnocie Solidarności, cnocie społecznej Solidarności, która jakby mieści się między, nie kłóci się z jednej strony z wolnością, z drugiej strony podkreśla wspólnotowy wymiar życia ludzkiego. I to doświadczenie społecznej cnoty Solidarności zostało zapisane nawet w jednej z encyklik, to znaczy w Solicitudo Rei Socialis. Nie wiem, dlaczego w Polsce ta encyklika jest komentowana jako wyraz takiego bezwarunkowego poparcia dla Związku Zawodowego Solidarność. Tymczasem to jest raczej... No właśnie, tak jak pan redaktor powiedział, coś, co przerzuca doświadczenie Solidarności w wymiar uniwersalny i zwraca uwagę na, no w ogóle, jakby pewną podstawę życia społecznego. To jest, myślę, że ten moment, w którym papież bardzo wyraźnie to podkreśla, ale też proszę pamiętać, że w poprzedniej encyklice społecznej, to znaczy w Laborem Exercens z 81 roku, papież także w jakimś sensie nawiązuje do doświadczenia Solidarności, chociaż może nie mówi tego wprost, ale godność pracy ludzkiej, którą no, w tak wiarygodny sposób ukazuje w tej encyklice, no także mieści się niewątpliwie w pewnym bagażu doświadczenia Solidarności Polskiej. A jak by pan określił te główne elementy papieskiego uniwersalistycznego rozumienia Solidarności? Powiedzieliśmy, że jest to cnota, to jest ważne, bo cnota to jest wyuczona, wyćwiczona umiejętność. W tym wypadku społeczna, to społeczna, znaczy... to jest jeszcze trudniejsze. Jest to pytanie do zbiorowości, to znaczy do każdego z nas jako do członka zbiorowości. To jest, znaczy ja mam wrażenie, że to się mieści w pewnym sposobie widzenia w ogóle katolickiej nauki społecznej, która obraca się wokół zagadnienia miłości w życiu społecznym. Solidarność jest tutaj jakąś formą tej cnoty miłości, tak? Tak bym chyba to próbował ująć. Stanowi swego rodzaju, nie wiem, jak to powiedzieć, katalizator życia społecznego, czy stabilizator życia społecznego, pewien bufor, bez którego życie społeczne staje się niemożliwe, ponieważ na samej cnocie na przykład sprawiedliwości, takiej surowej sprawiedliwości, czy też na samej cnocie wolności, nie można tutaj wiele zbudować, ponieważ nie ma, no właśnie nie ma tego bufora, tego zmiękczacza jakby stosunków społecznych, który sprawia, że społeczeństwo może w rzeczywistości realizować no, miłość wzajemną, tak, miłość bliźniego. I tutaj cnota Solidarności ma bardzo ważną rolę. Czyli w jakimś sensie Jan Paweł II jest takim prekursorem komunitarianizmu. Mówi nam, nie możemy być samymi jednostkami. Nie, to znaczy, zaraz, bo to w ogóle cała doktryna społeczna Kościoła jest komunitariańska, oczywiście. Tak, pod tym względem Jan Paweł II jest kontynuatorem, natomiast rzeczywiście on po raz pierwszy mówi bardzo wyraźnie o osobnej cnocie Solidarności. A jak to było przyjmowane? Bo w Polsce wiadomo, że były takie, ale to fabrykowane w dużej mierze przez bezpiekę, takie protesty przeciwko wprowadzeniu nowej doktryny Solidarności to właśnie. Powiem tak, że troszkę zaszkodziła tej encyklice i temu zagadnieniu, zaszkodził fakt, że w 89 roku skończył się komunizm, bo przykryło to doświadczenie jakby kompletnej zmiany przykryło trochę przesłanie poprzednich encyklik papieskich i w jakimś sensie podsumowaniem tego dorobku społecznego Jana Pawła II stało się Centesimus Annus, gdzie jest to troszeczkę inaczej ujmowane. Tam bardziej się mówi o wolności niż o Solidarności.
No, chociaż to wzajemnie się, jakby w wizji papieskiej wzajemnie te cnoty jakby ze sobą współgrają i współbrzmią. Natomiast ja mam takie wrażenie, że to jest jakby w pełni rozwinięcie tej refleksji nad cnotą Solidarności zostało zahamowane przez gwałtowną zmianę, która postawiła zupełnie nowe problemy przed Kościołem, przed społeczeństwem. Czyli my pana zdaniem rozumiemy, że to myślenie, ta myśl powinna być rozwijana, ona może być postawiona jeszcze mocniej, jeszcze głębiej. A z całą pewnością, to znaczy Jan Paweł II nigdy nie uzurpował sobie wyłączności dla tworzenia zrębów doktryny katolickiej, czy myślenia w kategoriach katolickiej nauki społecznej. No i trudno mówić, żeby w tym wypadku było inaczej. To znaczy te refleksje Jana Pawła II muszą być pogłębiane. Warto zwrócić uwagę, że ta Solidarność jest często wymieniana wśród badaczy katolickiej nauki społecznej jako jeden z ważnych elementów dorobku Jana Pawła II w tej dziedzinie. Ta Solidarność jakby rozumiana zarówno wewnątrz społeczeństwa, jak i w wymiarze międzynarodowym, bo to też jest jakiś aspekt tej cnoty. To znaczy, że papież wprowadził dość poważne korekty do takiej wizji stosunków międzynarodowych, którą proponował Paweł VI, która jednak bardzo trąciła taką refleksją marksowską, to znaczy, gdzie te stosunki ekonomiczne były szalenie, szalenie ważne, ta opcja preferencyjna na rzecz ubogich interpretowana jako tak naprawdę konieczność podziału majątku. Ja nie mówię zresztą, że to Paweł VI wymyślił, tylko raczej pewnie interpretatorzy Pawła VI. Natomiast Jan Paweł II tutaj wprowadza pewną korektę, bo ta solidarność jest bardziej się skłania w sferę pewnej odpowiedzialności społecznej rozumianej jako odpowiedzialność ludzka, a nie odpowiedzialność systemu jako takiego. Cnota jako taka nie jest cechą systemu, jest raczej cechą ludzi żyjących w pewnym systemie. To jest w ogóle bardzo charakterystyczne dla papieża, że papież tak naprawdę zawsze odpowiedzialność moralną, niezależnie od świadomości tego, że człowiek działa w kontekście, zawsze przenosi na jednostkę, zawsze mówi, podkreśla, że to jednostka podejmuje decyzje moralne, a nie system podejmuje za nią. No tak, to znaczy nie możemy się tłumaczyć systemem, to zresztą jest powodem niezrozumienia papieża przez znaczną część zwolenników takiej współczesnej pedagogiki, gdzie jesteśmy tylko produktem okoliczności zewnętrznych. Na ile ta doktryna Solidarności, ta nauka społeczna Jana Pawła II była też, można powiedzieć, skutkiem drugiego wielkiego ruchu? No, on, powiedziałbym, był mniej, tak ja go interpretuję, mniej pozytywny, przynajmniej w swoich ostatecznych wersjach. Myślę o teologii wyzwolenia, bo przecież jak czytać te dokumenty społeczne papieża, to one są odpowiedzią nie tylko na doświadczenie Solidarności, nie tylko z uniwersalizowaniem doświadczenia Solidarności, ale także swoistą polemiką z tym, co także w imię Solidarności z ubogimi próbowali robić teologowie latynoscy. No, Gutierrez et consortes, że tak powiem, no to jest problem Kościoła od tak naprawdę od lat 60. Bardzo silnie akcentowany, zwłaszcza na przełomie pontyfikatu Pawła VI i Jana Pawła II, ale to jest też doświadczenie, jedno z doświadczeń flirtu katolicyzmu z komunizmem, takiego doświadczenia, które w Polsce jest ciężkie do pomyślenia, ale w skali globalnej jest niesłychanie trudnym doświadczeniem katolicyzmu. Mieliśmy, przepraszam, w drugiej połowie XX wieku. Krótka przerwa, mieliśmy zapisane, jakby to powiedzieć, dowody na to, ale jak czyta się wydane przed laty teksty Emanuela Muniera przez więź, to powiedziałbym, tamten element jest wyraźnie widoczny. Ja myślę, że możemy znaleźć o wiele, wiele więcej takich przypadków, bo munieryzm oczywiście jest tutaj jakimś takim przypadkiem, no ale to w kategoriach społecznych, jeśli chodzi o społeczeństwa iberyjskie i latynoamerykańskie, no to mamy do czynienia i z ruchem chrześcijanie na rzecz socjalizmu na przykład, które tak naprawdę staje się stopniowo coraz bardziej ruchem marksiści
wewnątrz kościoła. Innym przypadkiem są tak zwane comunidades de base, czyli, nie wiem, wspólnoty bazowe, tak? Taki jak rodzaj wspólnot ewangelizacyjnych, które tak naprawdę zajmują się krzewieniem idei komunistycznych. To wszystko jest, no i oczywiście niesłychaną popularnością teologii, jakby szukania wspólnej płaszczyzny między komunizmem i teologią katolicką w seminariach duchownych, na wydziałach teologicznych. To jest coś niebywałego, co stanowi o specyfice kościoła drugiej połowy XX wieku, to znaczy borykanie się Rzymu, powiedzmy, z takim ruchem kontestacji prokomunistycznej, która się pojawia wewnątrz kościoła. No tak, ale powiedzmy też, że ten ruch kontestacji komunistycznej miał oczywiście pewne korzenie społeczne. To znaczy, on odpowiedzią na pewne problemy. Teologia wyzwolenia jest, nieprzypadkowo jest, pojawia się w Ameryce Łacińskiej przede wszystkim i tam zaostrzenie się problemów społecznych związane też z niesłychanym rozwojem demograficznym tego kontynentu, bo to się nakłada na siebie, ma rzeczywiście tłumaczy troszkę kontekst tego ruchu. Natomiast nie da się go wytłumaczyć także, jeśli nie weźmiemy pod uwagę tej fascynacji komunizmem wśród teologów światowych. Paweł II to jest papież, który niewątpliwie przy pomocy kardynała Ratzingera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary, doprowadził do, nie chcę powiedzieć do zupełnego końca, ale powiedziałbym do wyciszenia tego konfliktu. Teologowie wyzwolenia działają, z tym, że trzeba powiedzieć, że zostali pozostawieni trochę sami sobie, to znaczy oni oddziaływują na znaczną część kościoła latynoskiego. Ten kościół latynoski cały czas jest, powiedziałbym, w jakiejś mierze zainfekowany przez teologię wyzwolenia, czy raczej to, co z niej pozostało. Natomiast na szczęście nie jest to już ruch bardzo prężny i nie jest to ruch dominujący. Jakbym był cyniczny, to bym powiedział, że odkąd skończyły się ruble, to też się skończyła kariera niektórych teologów wyzwolenia. Ale nie będziemy cyniczni. Na razie krótka przerwa. Naszym gościem jest dr Paweł Skibiński, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor projektu Muzeum Jana Pawła II przy Świątyni Opatrzności Bożej. Za chwilę wracamy. Zostańcie Państwo z nami.